Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, czyli jak pielęgnować swoją biosferę w akwarium. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i teraz tak, przede wszystkim odkurzam sobie akwarium pędzelkiem. Pędzelkiem tutaj takim puchatym, grubym pędzelkiem, który właśnie tutaj kupiłam z przeznaczeniem do czyszczenia właśnie terrarium roślinnego. On bardzo fajnie się też sprawdza. Widzę, że rośliny potrzebują wody. I kolejna czynność to mam tutaj butelkę właśnie wody i będę delikatnie kropelkować, skraplać, podlewając właśnie roślinki. Aloes podlewam. Aloes to jest ta roślina. Tak jak widzicie, mam tutaj trzy aloesy w terrarium. Kaktusy, sukulenty, także delikatnie tutaj podlewamy, bo jeżeli będzie troszeczkę wilgotniej, a nie będzie tak sucho, to wtedy puszczą korzonki i ładnie po prostu roślinki będą rosły. Tak wygląda moje terrarium w akwarium. No i tak się prezentuje. Także słuchajcie, zachęcam Was właśnie do budowania, do tworzenia akwarium roślin prezentuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie, kochani, komentarze do mnie, wiadomości. Zachęcam Was do oglądania wszystkich odcinków na moim kanale właśnie związanych z biosferą, z lasami w szkle. Także jest ich sporo. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.